Cześć Wam! Cześć Wam! Zapraszam na vloga! Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym już daily vlogu i zapraszam Was do oglądania. Lila! Daj, daj Ci rzucę, daj! No daj! No daj zabaweczkę! Daj zabawkę! Zabrała Lili zabaweczkę, tak? To jej kosteczka, wiesz? Co? Tak, muszę pościelić łóżko, nie zwracajcie na to uwagi. Teraz będę robiła miniaturę do filmu i będę dodawała właśnie vloga, żebyście dzisiaj sobie go obejrzeli. Znaczy, jak to oglądacie, to już był wczoraj albo przedwczoraj. I później będę się ubierała, malowała, no takie codzienne sprawki. Filmik się już dodaje, więc będzie o godzinie 14. Ja już pomalowana, co prawda jeszcze nie ubrana, ale Wiki zaraz idzie na swoją pierwszą drzemkę, więc ubiorę się jak ona wstanie, a teraz z nią chwilę poleżę. Właśnie dostałam SMS-a, że przyjedzie dzisiaj kurier i dostarczy mi paczkę i tak się zastanawiam, co to za paczka i mam nadzieję, że to będzie właśnie prezent dla rodziców na ślub. Jeśli tak, to na pewno Wam nagram filmik i niebawem wstawię pierwszy odcinek serii ślubnej. Mam nadzieję, że to to. I powiem Wam, że jest dość chłodno jakoś, więc nakładam bluzę i dzisiaj jestem na sportowo. Miała Wiktoria spać w domu, a wyszłyśmy na spacer, bo trochę marudziła i pewnie drzemkę będzie miała na spacerku. Ja sobie zajadam truskawki, był już kurier, ale niestety to nie ta paczka, co myślałam, więc czekam na tamtą przesyłkę. Okej, właśnie zamawiam na Empiku, bo niestety u mnie w mieście nie ma taki Eurograf, coś takiego. I będę robiła z tych zdjęć, co wczoraj mogliście je zobaczyć, fajny rodzinny album, taki DIY, więc... Myślę, że może nagram nawet filmik, jak go robię. Co Wikusia robi? Bawi się? Bawi się Wikusia, tak? Marciu, idziemy na spacer jeszcze? Idziemy na spacer, Wiki? Chyba to znaczy, że idziemy. No, idziemy. Także zbieram się i lecimy. Odzywam się do Was, a jest już dużo, dużo później. Ale byłyśmy na bardzo, bardzo długim spacerze, normalnie aż mnie nogi bolą, więc nie wzięłam aparatu i nic nie nagrywałam. I myślę, że połączę dwa dni i nagram jeszcze jutro i złączę te dwa vlogi. Kochani, witam Was w drugim dniu vloga. Dzisiaj będziemy go kończyć. Jak widzicie, mój okruszek tutaj coś bawi się troszeczkę w łóżeczku. My niedawno wstałyśmy, więc głos mogę mieć taki średni. I nie wyglądam zbyt dobrze, więc stwierdziłam, że pokażę Wiki. Powiem Wam, że tak mi posmakowały te kokosowe kwadraciki w czekoladzie, że wczoraj specjalnie po nie pojechałam do Tesco i je kupiłam. Są naprawdę przepyszne. I do tego na spróbowanie wzięłam orzeszki również w czekoladzie. Tak, jak widzicie, jestem uzależniona od słodkiego. Nie strasz mamy? Nie strasz mamy? Ja już pomalowana, jeszcze moje włosy nie są w dobrym stanie, za chwilę je uczeszę. Ale to tam bez pośpiechu, teraz będę karmiła Niunię i pewnie później wyjdziemy sobie na spacer. Kochani, stwierdziłam, że trochę Wam poopowiadam.
jak to było na początku, jak się pojawiła Wiktoria i jak zareagowała na to Lilka, bo dostaję często takie prywatne wiadomości, jakie były te ich początki dziewczyn. To słuchajcie, na początku Lilka nie zwracała uwagi, a później jak Wiktoria zaczęła płakać, nie wiedziała, co się dzieje. I zaglądała do łóżeczka, łapkami stawała i patrzyła, co tam w tym łóżeczku się kryje. A to była Niunia, tak? Mam Wiktorię z łóżeczka, to pierwszą rzeczą, którą zrobiła, ukradła jej skarpetkę. No i oczywiście chciała nawiązać jakąś więź, jakiś kontakt z naszym dzieciątkiem. My oczywiście byliśmy bardzo ostrożni, powoli pozwalałyśmy się zaznajomić z tą nową sytuacją, ale Lilka jest takim pieskiem, że ma dość trudny charakter i im bardziej się mówi, że nie wolno, tym ona bardziej chce, ale do dziecka podchodziła, mówiła się, że nie wolno, ja ją przytrzymywałam i wiedziała, że nie wolno, z daleka na początku. Później coraz bardziej, no a teraz... Wiecie, przyjaźń potrafi wziąć swoją zabawkę i przynieść Wiktorii, ale no wiadomo, uważamy. Wiecie co, ja nie mogę uwierzyć, że ten mały czorcik tak mi szybko urósł. Tak szybko, kto mi tak szybko urósł? Byłeś taką małą dzidzią. Gdzie ta moja mała dzidzia? Tutaj jest taka mała dzidzia? Powiedz cześć wam! Cześć wam! Wiktoria, idziemy na spacerek? Jesteś gotowa? Halo, dzikusia! Co ty tutaj masz? Pasek od torby, tak? Pasek od torby. Idziemy? No to w drogę. W drogę, smerfie. Wróciłyśmy już do domu. Jak możecie zobaczyć, Wikunia sobie dalej śpi. A ja mam zamiar nagrać taki stacjonarny filmik, więc za chwilę pewnie to zrobię. I co dalej? A jak wstanie, to jedziemy z tatem do szpitala. On zostanie z Wiką na dworze, a ja pójdę do mamy, bo miała operację na cieśnie. Pańki! Kto tam jest? Co to za okruszek maleńki? Co ty chcesz? Ach, sznureczek, tak? Proszę, cieszysz się? A jak ty się cieszysz? Oj, ty. Co, my teraz idziemy robić zupkę. Zjemy i będziemy jechać do tego szpitala. Więc wiecie co, ja myślę, że będę kończyła już tego vloga. Bo nie ma sensu go ciągnąć, nic takiego już nie będzie się działo. I co, widzimy się już niebawem. Pa, pa!